umieszczane. Zatwierdziliśmy także dalszą pomoc dla Ukrainy. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma z czego płacić dla pielęgniarek, dla nauczycieli, dla policjantów, Straży Granicznej czy za wiele innych usług publicznych. Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć, dlatego zatwierdziliśmy 9 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. PiS-owcy zostali zmiażdżeni na swoim własnym oficjalnym profilu. A wszystko dlatego, że, no może obejrzyjmy sobie, bo to jest aż trudne do uwierzenia, co pan premier mówi. Zatwierdziliśmy także dalszą pomoc dla Ukrainy. Ukraina jest państwem w stanie wojny i nie ma z czego płacić dla pielęgniarek, dla nauczycieli, dla policjantów, Straży Granicznej czy za wiele innych usług publicznych. Przecież ci ludzie muszą też z czegoś żyć, dlatego zatwierdziliśmy 9 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. Pierwszy komentarz. Egzotiko, zajmij się, to jest brzydkie słowo, którego nie wymówię, Polakami. No chyba, że masz jakieś zobowiązania wobec Ukraińców. Co jesteś im winien? Mają jakieś weksle, kwity? Masz, to jest znowu brzydkie słowo, którego nie wymówię, obowiązek dbać o nasz kraj i naszych obywateli. Przestań, znowu brzydkie słowo, już o Ukrainie. Ola, jeśli my nie powstrzymamy tych sukinsynów, to znaczy, że naprawdę jesteśmy materiałem odpadowym. I nasze miejsce jest na wysypisku śmieci.